Witam wszystkich serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj chciałbym omówić temat cierpień. Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia? I czy wszystkie cierpienia, jakie są, czy w ogóle jakieś cierpienia wynikają z woli Boga? Zacznijmy od samej definicji, czym jest cierpienie. Są to przeżycia człowieka doświadczającego bólu lub udręki. Cierpienie może być fizyczne, psychiczne bądź emocjonalne. Przyczyny cierpień bywają różne, na przykład szkody wyrządzone przez wojnę lub chciwość innych, niekorzystne czynniki dziedziczne, choroby, wypadki, klęski żywiołowe, nieżyczliwe wypowiedzi lub zachowanie się innych, presja demonów, świadomość grożącego niebezpieczeństwa albo własna głupota. Omówimy tu kwestię cierpień spowodowanych właśnie takimi okolicznościami. Niektórzy jednak mogą też cierpieć, bo są wrażliwi na niedolę innych lub zasmuceni bezbożnym postępowaniem otoczenia. I pytanie mamy, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie i kto tu naprawdę ponosi winę? Większość cierpień są winni sami ludzie. Prowadzą wojny, popełniają zbrodnie, niszczą środowisko. W interesach często kierują się chciwością, a nie troską o bliźnich. Nieraz trwają w nałogach, chociaż dobrze wiedzą, że one są szkodliwe dla zdrowia. Takim postępowaniem krzywdzą siebie i innych. Czy można słusznie oczekiwać, że ludzie nie dosięgną skutki tego, co robią? Zobaczmy, co na ten temat mówi Pismo Święte w Galatów 6:7. Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co ktoś sieje, to będzie zbierać. I Przysłów 1:30-33. Gdzie jest napisane, nie słuchali moich rad, gardzili wszystkimi moimi upomnieniami, dlatego poniosą konsekwencje swojego postępowania i będą mieli już dość własnych planów. Tyle jeżeli chodzi o wypowiedź samego Boga dotyczącą cierpień spowodowanych naszą własną głupotą. Szatan i demony są współodpowiedzialni. Biblia ujawnia, że przyczyną wielu cierpień jest wpływ złych duchów. Bóg wcale nie jest sprawcą cierpień, o które obwinia go tylu ludzi. Przeczytajmy Objawienia 12:12. Dlatego cieszcie się niebiosa i wy, którzy w nich przebywacie. Ale biada ziemi i morzu, ponieważ wstąpił do was diabeł, który pała wielkim gniewem, bo wie, że ma mało czasu. I Dzieje 10:38. Mówiono o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i obdarzył mocą, a on chodził po kraju, czynił dobro i uzdrawiał wszystkich będących w mocy diabła. Robił to dlatego, że był z nim Bóg. Oddzielnie omówimy sobie postać diabła szatana, bo jest on wymieniany w Biblii kilkadziesiąt razy jako szatan i jako diabeł, ale to zostawimy na inny temat. Skąd się wzięły cierpienia? Badanie przyczyn prowadzi do naszych prarodziców, Adama i Ewy. Jehowa Bóg stworzył ich doskonałymi i umieścił w rajskim otoczeniu. Gdyby pozostali posłuszni Bogu, nigdy by nie zaznali chorób ani śmierci. Mogliby się na zawsze cieszyć doskonałym życiem ludzkim. Jehowa nie zakładał w swoim zamierzeniu, że ludzie będą cierpieć. Niemniej wyraźnie powiedział Adamowi, że dalsze korzystanie z tego, co od niego otrzymali,
zależy od posłuszeństwa. Jeżeli chcieli żyć, to oczywiście musieli oddychać, jeść, pić i spać, ale musieli też przestrzegać boskich zasad moralnych, żeby mogli w pełni radować się życiem i to wiecznym. Niestety postanowili pójść własną drogą, ustanowili własne normy dobra i zła i w ten sposób odwrócili się od Boga, swego życiodawcy. Informacje są tutaj zawarte w Księdze Rodzaju 2:16 i 17, które pozwolę sobie przeczytać. Jehowa Bóg dał też człowiekowi taki nakaz: możesz jeść do syta owoce ze wszystkich drzew ogrodu, tylko owoców z drzewa poznania i dobra i zła nie wolno ci jeść, bo w dniu, w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz. I Rodzaju 3:1-6. A wąż był najostrożniejszym ze wszystkich dzikich zwierząt, które uczynił Jehowa Bóg, i przemówił do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział, że nie wolno wam jeść owoców ze wszystkich drzew ogrodu? Na to kobieta rzekła do węża: możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Na to kobieta rzekła do węża: ale o drzewie, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam jeść jego owoców, ani nawet go dotykać, bo w przeciwnym razie umrzecie. Wtedy wąż odezwał się do kobiety: z całą pewnością nie umrzecie. Bóg wie, że w tym samym dniu, w którym zjecie z niego owoc, otworzą się wam oczy. I staniecie się podobni do Boga, będziecie znali dobro i zło. Wówczas kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i wygląda naprawdę pięknie, przyciągało wzrok. Zerwała więc z niego owoc i zaczęła jeść. Potem dała też owoc mężowi, gdy był z nią, i on również go jadł. Tutaj w tych kilku przeczytanych wersetach wyraźnie widać, że Bóg stworzył wszystko dobre, wszystko piękne, dał możliwość życia wiecznego ludziom na ziemi, w rajskich warunkach, bez chorób, bez cierpień. Chodziło tylko o to, żeby Bogu dochować wierności. Adam i Ewa doskonale wiedzieli, bo tutaj w swoich słowach wypowiadają, że jeśli dotkną się chociażby do tego drzewa, z całą pewnością umrą. Czym jest śmierć, wiedzieli, bo otaczały ich zwierzęta, one na pewno odchodziły, umierały, więc Adam i Ewa byli tego w pełni świadomi, co ich również czeka za nieposłuszeństwo. Niestety wybrali nieco inną drogę i sprowadzili tym samym nieszczęście na samych siebie i na całą ludzkość. Jutro następna część tego odcinka, czyli o cierpieniu. Pozdrawiam, do usłyszenia, do jutra.